Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Infection Free Zone. Grze, w której przejmiemy dowodzenie nad grupą ocalałych. Grze od twórców 911 Simulator, którą z pewnością, co po niektórzy z was kojarzą. W grze, w której musieliśmy wysyłać jednostki typu straż pożarna, karetka czy policja na mapę, i to na mapę bardzo nam znajomą, czyli na mapę naszej okolicy. Tak, bo twórcy właśnie Infection Free Zone czy właśnie 911 Simulator korzystają z prawdziwych map. Z tego co pamiętam, to twórcą tych gier jest Jutsu Games, tak mi się kojarzy. I właśnie Infection Free Zone to jest kolejna gra z tej serii. Podobna, ale nie taka sama jak 911 Simulator. Ogólnie tutaj mamy też wykorzystanie mapy naszej okolicy, że ja sobie to nawet troszeczkę już pograłem tutaj i już sobie tutaj to ogarniałem. I powiem wam, wciągnąłem się. Gra jest mega, mega ciekawa. Jak ja nie lubię takich gier typu właśnie 911 Simulator czy coś, to mnie wciągnęło. I to bardzo mnie wciągnęło, bo z półtorej godzinki sobie na pewno przegrałem. Tylko tak, ogólnie z tą grą jest taki problem, że ona jeszcze nie jest dostępna tak naprawdę na Steamie. Ja tą grę mam dzięki uprzejmości pewnej osoby, która wcześniej kupiła sobie klucz do tej gry, bo twórcy ogólnie mają, czy mieli taki fajny system, że na swojej stronie sprzedawali klucze do Steama, jako taki early access, można powiedzieć. No i tej gry na razie się kupić nie da, a szkoda, bo z chęcią bym sobie zostawił te wszystkie save'y, nie save'y na swoim komputerze, a nie wiem, czy logując się na innym koncie Steam po prostu nam to wszystko przejdzie. Ale pokażę wam, bo no, fajne jest to, że no, nie każdy ma do tego dostęp, a ja mogę wam to pokazać, nie? To jest bardzo, bardzo takie ciekawe. Gra, która nie jest dostępna, jest taka limitowana, jest na takim małym kanale jak u mnie, to mnie bardzo cieszy. Nie pokażę wam mojej poprzedniej gry, no bo jest to moja miejscowość tak naprawdę, w której mieszkam. Wolałbym tego uniknąć, żebyście, nie wiem, żadnego swatingu mi nie porobili. Nie no, żartuję oczywiście, ale no, wolałbym jednak pozostać anonimowym w jakimś tam aspekcie. Dlatego oczywiście zaczniemy sobie nową grę. Zaczniemy sobie... Fuck. Dobra, tylko ja wam tu muszę wyblurować, bo no... tu mi się niestety pokazała moja miejscowość. Zresztą tu też jest, kurde. Dobra, ja wam zaraz blura na pewno dałem, żebyście nie widzieli. I zrobimy tak. Jadę tutaj po prostu Warszawę. Ja wam dam tutaj Warszawę. Wy tego nie widzicie na pewno. Może być Warszawa? Może być Warszawa. Ja wam po prostu, wiecie, tutaj to... A w sumie... A co wam da moja w sumie miejscowość? Nic wam nie da w sumie. W sumie nic wam nie da. Bo i tak mnie nie znajdziecie przecież. A, w sumie. Dobra, zostawmy to. Tylko co najwyżej pewnie szerokości geograficzne jakoś zostawię, bo ja tam chyba brałem swój dom rodzinny, a wolałbym, mówię, tego uniknąć. Jeszcze to sprawdzę, ale jeżeli to będzie, wiecie, taka stricte miejscówka, gdzie tam sobie kliknąłem, no to oczywiście to będę musiał wyburować. Dobra, no to... Jak moja miejscowość, to niech będzie moja miejscowość, no, w której mieszkam. Nie ma problemu. Mińsk Mazowiecki, no bo tak, to jest ogólnie właśnie moja miejscowość, w której obecnie się znajduję. Moja w sumie rodzinna miejscowość, w której się znajduję. Gdzieś chyba chciałbym niedaleko parku może jakiegoś. Nie tu, czy tu? No dobra, niech będzie tutaj. Nazwa zony Infection Free Zone może być, niech będzie tak. Wydarzenie samouczka zostanie, wydarzenie popularne oczywiście tak. Początkowy miesiąc niestety też zostaje. Poziom trudności normalny i dość kort 1. Rozpocznijmy grę. Okej, moi drodzy, już jesteśmy. Gra troszeczkę długo się wczytuje, ale myślę, że to nie jest jakiś większy problem. Dobra. To jest moja rodzinna miejscowość. Nawet jest miejski dom kultury. Czyli jesteśmy w parku. Ale to jest świetne, kurde, bo naprawdę to tak wygląda. To tak wygląda. Jest tutaj to takie pseudo rondo.
Ulica Topolowa, no wszystko, nawet Żabka tutaj jest. Genialne. Kurczę, genialne. Myślę, że Miejski Dom Kultury może nie być głupim miejscem na rozpoczęcie naszej przygody. No bo widzicie, że tutaj dosyć jest luźno. Jest dosyć luźno. Tu mamy w ogóle dostęp do wody, ale nie wiem, czy woda w ogóle jest przydatna. Tutaj, z tego co pamiętam, to jest chyba szkoła nawet. Tak? Tak. Znaczy, na pewno to jest szkoła. To jest na pewno szkoła. Dobra, ale Miejski Dom Kultury myślę, że jest ciekawym miejscem na rozpoczęcie historii. Na pewno chcesz wybrać ten budynek na swoją kwaterę główną. Oczywiście, że tak. Do wszystkich ocalałych. Infekcja zanika. O, kto tam? Wśród innych i odbudujcie. Kto tam? A, przepraszam, to idzie do góry. To nie tu. Okej. Okay. No. Szefie, to ta sama transmisja, którą odebraliśmy wcześniej, ale sygnał jest jeszcze słabszy. Nasze krótkofalówki nie są wystarczająco mocne na komunikację dalekiego zasięgu. Musimy zbudować sporą antenę. Lokalna biblioteka lub uniwersytet mogłyby być dobrymi miejscami do szukania informacji, jak to należycie zrobić. Okej. Okay. Pójdźmy więc tam. I tak. Tu jest niby miejska biblioteka publiczna. No faktycznie jest. Faktycznie jest. Tutaj w ogóle kupowałem zawsze likwidy do elektryków. Kurczę, to dziwnie się czuję. Dziwnie się czuję, wiecie, tutaj tak podróżować w tym naszym rodzinnym mieście. No i tak, no ogólnie mamy tutaj oczywiście wersję, która została ostatnio zupdate'owana. Mamy tutaj datę, godzinę i nasze zasoby, które są dosyć istotne. Tutaj mam informację o naszym oddziale, który jest w tej chwili przez nas kontrolowany. Myślę, że możemy sobie przeszukać kilka budynków. Dobra, może ta biblioteka jednak nie będzie taka zła do szukania. Tu jest nasza kwatera. Możemy stworzyć jeszcze nowy oddział. Zróbmy też to. Dobrze, że ja sobie zagrałem w to, bo przynajmniej wiecie mniej więcej... Znaczy ja wiem, co możemy dzięki temu zrobić. Dobra, budynek wyczyszczony, tylko... Wcześniej się, bo tu ogólnie już grałem we wcześniejszą wersję, moi drodzy, i we wcześniejszej wersji pokazywało mi, który budynek został przeszukany, a który nie. A teraz tak jest dziko. Mega dziko. Dobra, tutaj przeszukują sobie na szczęście te budynki. Znaleźli jedzenie. Budynki z konserwami i gitara. Budynek wyczyszczony. Oni też znaleźli jakieś książki. Materiały naukowe, okej. Okay. Wracamy się do głównego budynku. No właśnie, bo oprócz tego, że w dzień sobie tutaj chodzimy, przeszukujemy i nic nam w miarę nie grozi. Tak w nocy. Wychodzą. Zombie. Let's build a research center and assign the most technical minds there. Potrzebujemy przestrzeni do pracy, gdzie moglibyśmy eksperymentować i odtworzyć technologię sprzed pandemii. Moglibyśmy też tam składować książki. Zbudujmy centrum naukowe i umieśćmy tam nasze najbardziej techniczne umysły. Pilne. Okej. Let's do this. Wiecie co, ja faktycznie sobie tutaj zrobiłem dużą przestrzeń, tylko nie pomyślałem, że potrzebujemy budynków, a tu schronienia zbudować nie możemy. Możemy używać w budynkach, ale tylko tyle. Trochę spartoliłem. No ale trudno. Dobra, no zombiaków jeszcze tutaj nie widzę nigdzie. Chciałbym to anulować. Zombiaków tu jeszcze nigdzie nie widzę. Dobra. Idziemy robić research. Troszeczkę spieprzyłem robotę, no bo widzicie, tak jak tutaj mamy tą całą strefę, mamy główne centrum naszego dowodzenia, tak tu teraz nasi przyjaciele będą mieli ciężko dochodzić do tych miejsc. Będziemy potrzebować jakiegoś samochodu. W ogóle to jest masa budynków takich wielkich, wysokich. Pytanie, czy nam to pomoże w całym researchu? Poszukuję. Dobra, trochę amunicji.
Co on pójdzie zrobić teraz? Bo w poprzedniej wersji oni się zatrzymywali. Rowce działa, czyli potem jeszcze przyszli. Shiftem chyba dało się im kolejkować to wszystko. Skolejkujmy im to. A tym skolejkujemy to. Dobra. Trzeba zająć się mieszkańcami, którzy również tutaj są, bo to są ogólnie jednostki, które możemy kontrolować, ale są też jednostki, które dla nas pracują w tej chwili. I myślę, że dobrym posunięciem byłoby w tej chwili ściąć troszeczkę drzew. Wszyscy na zbieraczy się weźcie. 32 bezrobotnych 0. O, i widzicie, że w tej chwili nam ludziska wyszły i zaczynają sobie zbierać. Zaczynają sobie zbierać. Tylko tak, tu już widzę, że coś się dzieje. Bandyci. Ja mogę zrobić kolejny oddział. Brak dostępnych pracowników. Shit. Dobra. Nie wiem, czy się uda. No, strzelajcie do nich. Dobra, jednego straciliśmy niestety. Jednego niestety straciliśmy, no ale trudno. Dobra, dzień się kończy, 18 godzina. Myślę, że jeszcze tego pierwszego dnia moglibyśmy zaryzykować i przeszukiwać całą noc. Zobaczymy, no może się nic nie stanie. Liczę na to, że się nic nie stanie. Ordy żadnej nie widać. No, żadnych ordy nie widzę, to czemu? Czemu wy uciekacie? Nie, nie uciekacie, dobra. No, przeszukujcie. Horda zauważona, no właśnie. I jest pierwsza horda. I tak jak widzicie, moi drodzy, no mamy tutaj kilka osobników, którzy, no, mogą nam zagrażać. Na szczęście w budynkach nam nic nie grozi. Z tego, co zauważyłem na samym początku. Horda zauważona kolejna. Jest tutaj. I to jest horda dwuosobowa, to nie jest jeszcze aż super taka groźna. No, ale trzeba uważać, trzeba uważać. Kolejna horda zauważona. To jest ta sama chyba. Oho. No kręcą się tu, kręcą. Dobra, no na szczęście oni w dzień sobie odpuszczają. A my sporo zaoszczędziliśmy czasu dzięki temu. Teraz pytanie, czy da się odzyskać te surowce, które tutaj oni stracili. Da się. Ale tym się robiło nie. Nie da się. A nie, surowce dzieł jest, jedna broń. Dobra, da się. Czemu wy nie pracujecie? Panowie, tak to my się nie będziemy bawić. Spokójcie. Ej, no naprawdę, wcześniej było w ustawieniach. Dekoracji dachów, dekoracji drenu, cienie chmur, tak, tak, tak. Wcześniej było na 100% możliwość, wiecie, pokazywania tego wszystkiego. Kurde, teraz tego nie ma. Dlaczego? Dlaczego tego nie ma? Nie wiem, który budynek jest zrobiony. Nie podoba mi się to. Wcześniej były budynki zaznaczone, teraz już nie. Może gdzieś tutaj widok warstwy UI. Przeszukiwania. O, czy to nie, to nie to. Nie jestem w tej wersji, okej. Nie ma pokazanego.
Kurde, szkoda, no mówię, bo to wcześniej było ładnie pokazane, teraz nie ma. Teraz nie ma tego. Być może jest, tylko tego nie widzę też. Okno badań, o, tego nie widziałem, co w antena? Rozpocznijmy. Ciekawe. Dobra, czyli tak, to jest niedostępne. O, jest! Działa. Kurde, no i właśnie o to chodziło. O to, o te informacje właśnie mi chodziło. Dzięki temu widzimy po prostu nawet, jakie budynki są jakie. Widzimy, że jest jakiś parking i tak dalej. Kurde, no i właśnie o to chodziło. Tu sobie ładnie widzę, że powoli zaczynają ogarniać. Myślę, że budynki schronienia możemy sobie tutaj zaadaptować dzięki temu. Szefie, ten budynek jest za duży dla nas, żeby zaadaptować cały. Ten koszt będzie zbyt duży w surowcach. Ale zawsze możemy tylko częściowo zaadoptować i przemienić tylko tyle miejsca, ile potrzebujemy. Zgłoś się. Operatorze, jesteś tam? Dobra, jestem. Jestem. Zaadoptujmy tylko tyle, ile potrzebujemy. Dobra. Tu w drodze. Ta horda tutaj, kurde, cały czas się kręci. Cały czas się horda kręci. Wiecie, tak jak... Zostawimy sobie jedną osobę na straży. Tu jeszcze horda jest? Tu jest horda. Gdzie jest kolejna? A, cały czas ta sama, okej. Okay. Cały czas ta sama. Gdzie kolejna? W ogóle bandyci są. I zaczęli do nich strzelać. Dobrze. A, czyli jednak to nie działa tak jak myślałem, moi drodzy. To nie działa tak jak myślałem. One nam się mogą wrzucić szybko do domu. Mamy wtedy problem. Czyli nic nam nie da trzymanie się w budynkach. Oh no, zaraz mogę mieć problem. Dwie hordy. O fuck, ale spartoliłem to. Ale to spartoliłem. Ale to spartoliłem. O, oh shit, ale to spieprzyłem. Już naprawić. Oj, ale to spartoliłem. No i straciliśmy niestety ludzi. No, zostawcie to. Czemu wy nie chcecie tego zostawić? A, rozumiem. Chyba nie można, jeżeli jest w budowie. Przeszukiwać to. Te hordy już pieprzyła. Duże te hordy są. Dobra. Przejdźcie jeszcze może tutaj, gdzie ten budynek był, żeby sobie tą amunicję i broń zebrać, bo to jest też istotne dla nas. No ciężko. Rozproszyłaś ją. To jest nam niepotrzebne. Postęp prac. Max. I tutaj też Max. Transmisja przechodząca. Dopiero właśnie znaleźliśmy w cholerę zapasów. Musiał tu mieszkać jakiś prepper i nazbierał wystarczającą ilość, żeby przeżyć apokalipsę. Dzięki Bogu za prepersów. To świetnie. Akacz! Dobra, karabiny maszynowe. To jest coś,
Co nam się przyda i to bardzo. Bandyci, fuck. O, miejmy nadzieję, że pójdzie do zombiaków, nie? Dobra. Udało się. Czemu taki... Nie mamy cegieł, shit! Anuluj, dobra. Nie mamy cegieł. Dobra. Tylko to się tutaj zbugowało zdeczka, co? Trzy bronie. Niedobrze. Niedobrze. Byliśmy z nimi tu. Robi się bardzo nieciekawie. Cholercia. Naprawdę jest nieciekawie. Jak musiałem oddziały ogarnąć, no już teraz nie mamy takiej zabawy. Nie mamy takiej zabawy jak wcześniej. Zero broni. Rozumiem, że tu każdy ma broń? Jeszcze tak. Jeszcze każdy ma broń. Ile tutaj w ogóle mamy? No w sumie jeszcze dużo mamy wytrzymałości. Jeszcze nie jest problem. Dobra, na razie jest okej. Okay. Amunicji też trochę jeszcze mamy. Bo tych hord tutaj się robi coraz więcej, kurde. W poprzedniej rozgrywce tak nie miałem. Miałem naprawdę luzy. A tutaj teraz po prostu się dzieje Mortal Kombat. Mortal Portal. Dobra, szybko robimy research. Zbieramy jak najwięcej surowcy. On idzie tu, to ty idziesz po prostu potem tu. No musimy zacząć budować. Musimy zacząć budować. Mamy tylko 16 budowniczy, mam 7 bezrobotnych. No to dobrze w sumie. Więc tak. Stodoły pola nie. Potrzebujemy drewnianą wieżę. To nam się przyda. I to dosyć mocno. ZX zrobili teraz obrót, to bardzo miło. Tylko, że nie pamiętam mniej więcej tego, co było istotne tutaj. I ja cały czas się mylę jeszcze. To prawie wystarczy. Dobra, no wy nadal przeszukujcie. Przeszukujcie i wracajcie zaraz. Mamy dużo ammo. Do wszystkiego. Czemu wy tego nie wzięliście? Co wy robicie? Więcej zbierać. No to szkoda, że nie weźmiemy i tego. O, to już mamy zrobione nawet. Dobra. Nie mamy amunicji. Nawet nie amunicję, nie mam broni. Bardziej. Tu jest samochód. To też by się przydało go ogarnąć. Dobra, tylko już jest 16. Wy już siedźcie na miejscu. Bo tu może być zaraz dosyć ciężko. Właśnie. Amunicja jeszcze jest. Okej, okay. Zbieramy drewno nadal. Nadal zbieramy drewno. Cegły. Są tu jakieś cegły? Są tu cegły.
Dalej tu już pewnie nic nie ma. Widzę, że nic nie ma i co wy oszukujecie? Że ten budynek też można rozebrać i odzyskać dzięki temu troszeczkę rzeczy. Horda jest tu. Kurde, cały to naprawdę w tej wersji to jest porażka. A, bo oni nie mają nic ogólnie. O, oh, fuck. No, nigdy mi się tak już nie zdarzyło. Ja pierdzielę, co tu się... Czemu nie strzelają? Coś ta wersja jest delikatnie zbugowana, wiecie? Lekko ta wersja mi się wydaje troszeczkę zbugowana. Dobra. Jeden oddział leci po samochód. Gdzie on był? To był samochód. Wy oczywiście dalej zbieracie rzeczy. Nie oszukiwać. Żadne out of resources. Apteka. O, to można od razu też pozwiedzać. Tu mi stricte jest potrzebne. Puch. Wy tutaj w dyszkę możecie adaptować. I tutaj jest mi potrzeba 6. 3 bezrobotnych. To 3 bezrobotnych może zacząć tutaj sobie pracować. Nawet jednego sobie odejmiemy. I dodamy jednego tu. Oni to rozbierają. Mamy samochód, moi drodzy. Troszeczkę może nam to przyspieszyć nasze poszukiwanie, ewentualnie. Dzięki temu będziemy mogli jednak pozbierać różne rzeczy. Bierzecie to. Dobra, mamy to. Bandytów trzeba tępić pod tym względem, że dzięki nim możemy zabrać sobie darmową amunicję. Dobra. Zacznijcie tu szukiwać. Używacie samochodu do zbierania rzeczy. Kolejni. Dobra, zbierajcie to. I mamy 2 pistolety. 16 godzina. Rosary może? Albo to. Dobra, starczy nam. Widzę, że stąd jeszcze nie są broni pozabierane w ogóle. Siadać, pilnujemy budynków. Czy mamy cegły w końcu? Nie mamy cegieł. Paliwo mamy, 5,4. Cegły też już mamy w teorii, nie mamy drewna. Horda zauważona. Właśnie, idą. Dynory. To wydaje mi się, kurde, że nie strzelają ci z głównego budynku, no. No i nam pada wszystko. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu oni nie strzelają. No co się dzieje? No zobaczcie, no nie strzelają. No, wyjebkę. Nie wiem, co się stało. No musimy naszą kwaterę główną definitywnie naprawić. To natychmiastowo. Natychmiastowo.
Rozebierz stąd. No, wy dalej kontynuujcie to poszukiwanie. Myślę, że tak to wystarczy. Dobra, coś naprawiają. Nawet na razie zero. Potrzebuję drewno, tak? Musimy to naprawić, bo jest naprawdę lipa. Brak surowca cegły. Jak nie masz cegieł? Mamy metalu. No dobra, tylko jakbym chciał zebrać metal, stąd na przykład. Znów się robi ciemno, fuck! Czemu wy tego nie zbieracie? No panowie, kurwa, no to nie róbcie takich rzeczy. W końcu. Już się robi ciemno. Fuck me! Straszna lipa. W ogóle robi zimno już. Mamy październik. Może dzisiaj dadzą spokój? Jak myślicie? Na razie nas nie widzą. Może nie będzie źle. Dobra. Podtrygowaliśmy ich troszeczkę. W końcu zaczęli strzelać. Dobra, jest jakiś bandito. Nie możemy nawet nic robić tu zbytnio. No co wy kurwa robicie? Ja pierdolę! My dwóch ludzi straciliśmy, świetnie. Kolejni bandyci, świetnie. Oh, shit happens. Dało się? Od razu dało się. Dopóki tego nie naprawią, to i tak nic z tym nie zrobimy. Możemy ich anulować troszeczkę, dodać ich tu. No, 16 godzina. Nie możemy nawet odłożyć sobie zasobów, chyba że mamy maksa już. Bo ogólnie tu jeszcze powinniśmy sobie zaadaptować niektóre rzeczy na magazyn, no ale ja to spieprzyłem naprawdę gigantycznie. Dobra. No nie mogę zbronić. Ok, straciliśmy wszystko, fuck me!
Bro, zaczęli strzelać przynajmniej ludzie. Tak jak powinni. No. Pusta. Jak blisko. Fuck. Dobrze. Naprawcie to. Widzę, że oni nie mają nawet... Czym tego naprawić? Teraz na szczęście naprawimy sobie kwaterę główną. Będziemy mogli już odłożyć surowce. Mamy od cholery broni tutaj leżącej sobie, tak samopas w sumie. Którą też chciałbym pozbierać. Którą też chciałbym pozbierać. No, zbierajcie, pracujcie. Dobra, jest zrobione. Odłożone. Wy zostańcie na straży. Zbierzcie jeszcze to. Mam 15 godzinę. Fuck. Widzę, że zbliża się zima i to jest dosyć problematyczne dla nas w tej chwili. Musimy uzupełnić oddział z pewnością. Oddział czwarty, tutaj musimy uzupełnić. Okej, okay. Oddział uzupełniony. Udało się ich trochę wyplenić. Gdzieś tu kolejna horda chyba sobie lata. Długo jeszcze jest amunicja. Chyba podstawa numer 3 imienia Jana Pawła II, okej. Okay. Ale wy tutaj nie chodźcie mi zbytnio. Tych hord wytłuczemy. My za amunicją też dobrze nie stoimy. Kurde, ich jest za dużo tu. Da się na przykład przenieść kwaterę główną? Chyba nie da się. Dobra, 6 godzina, wychodzimy szybko. Potrzebujemy lepszej amunicji. Znaczy lepszej broni. W ogóle amunicji. Z amunicją też jest problem. Tu trzeba zacząć ogarnąć. Zadaptujmy to może na magazyn. Czemu ty tego nie zbierasz? No brawo.
końcu żeście ogarnęli, o co chodzi. Aha, wy sobie tutaj w kulki lecicie, nie? Już trzeba wracać. Postęp prac, trzymać budynku, no w miarę. Trochę zrobiliśmy ammo. Magazyn nam siadł. No nie wiem, kurde, jak to zrobić, czy... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tu wieży napchać. Troszeczkę sobie zrobiłem bubu, moim zdaniem. O kurde, dobra, to tutaj hordy idzie. No i padło nam trochę osób. Ale wiesz, to ma delikatnie zbugowane wejście. Raz atakują, raz nie atakują, nie rozumiem tego. Na pewno będą jeszcze z Infected Zone odcinki, to wam mogę powiedzieć szczerze i ręką na sercu, tylko no, będę chciał na tym zrobić inny start. No bo tu spartoliłem. Przyznaję się bez bicia, spartoliłem. Robotę. No. Ile to zostało jeszcze? No trochę. Postęp prac. Max. No ale ja chciałem zrobić to. Wiecie, czego brakuje mi w tej grze? Ogólnie danie im takiej komendy typu idźcie i przeszukujcie to, co macie najbliższe w okolicy. Żeby nie klikać non-stop. To jest troszeczkę takie... irytujące. Mniejsze budynki można, tylko ja znów kwaterą główną przeszukuję. To jest bardzo irytujące. Dobra, trochę tutaj to przejmujemy. No i mamy nic, żadnego drewna. Rozumiem, że nie da się. Już? Zobaczymy, czy nas zaatakują. Chyba nie. Dobra. No tak, tu mamy kolejny problem. Złóżmy nowy oddział. No chyba to nie było głupim posunięciem. Cały czas nam drewno brakuje. Proste wyczerpane drewno, no właśnie. Nie chcę metalu, chcę drewno zbierać. Do drewna mamy dużo dostępu w teorii. Kolejna horda zauważona. Mamy 29 ludzi, to nie jest dużo. Zdejmijmy trochę z budowniczych, zróbmy kolejny oddział, bo tu jest nieciekawie.
Któryś z oddziałów ma broń? Ma broń, dobra. Mają karabin szturmowy. Tu i 3 amunicji. Świetnie. Dobra, przeszukiwać, bo nie mamy ammo. Że nigdy z amunicją się nie stałem. Nigdy. Nigdy, a nigdy. Nieprzeszukany budynek to jest ten. Przeszukujcie, o, tu jest amunicja, zbierajcie. Też można zacząć trochę nie kwaterą główną. Wy sobie wejdźcie w samochód. I przeszukujcie powoli te budynki. Stoimy strasznie do dupy z amunicją. I z jedzeniem w sumie też. 9,3 nam zostało tylko. Kurde, blaszka. Mi się robią coraz krótsze. Świetnie. Jeszcze prawie popadałem. Nie chcę tracić ludzi. I takich nie mamy za dużo. Właśnie jest zima. A nie, już nie jest zima, już jest marzec. Wydawało się, że zima, czyli mieliśmy październik chyba niedawno. Dobrze mi się wydaje? Dobra, tu mamy już budynek zrobiony. Tylko mam coraz mniej ludzi. Mamy jedynie 11 mieszkańców w sumie, takich wiecie, bez broni. Tutaj to nie jest dobre. Gdzie? Tak to ja nie chcę. Dobra, wyjdziecie tutaj. Ja mam 50 minut nagrania, o matko. To jest tu kolejna ekipa jeszcze została. Mamy oddziałów 5, rozumiem, tak? Sprawdzę. Żeby maniany nie odjebać. Tak, 5 oddziałów. Dobra. Bo czemu to siedzicie? No, wychodzić mi stąd i bronić. Darełka trochę dobyło. To mnie bardzo cieszy. No, jest jeszcze szansa na tym save'ie. To może będziemy kontynuować? No kurczę, no boli mnie to, że ta kwatera główna nie jest zrobiona w ten sposób, jak powinna. Mega dużo budynków. Jak no ammo? Nie mają ammo, faktycznie. W ogóle nie mamy ammo. Okej. Okay. Się przejdźcie po amunicję. Idźcie po ammo, panowie i panie. Dobra, moi drodzy, bo ja się zasiedziałem. Naprawdę się zasiedziałem w tej grze i troszeczkę mi to martwi.
Bo, no kurde, ta gra jest mega ciekawa i mega interesująca pod tym względem tego, wiecie, zarządzania tym wszystkim. Być może gdybym wziął sobie na przykład, nie wiem, jakiś domek mieszkalny typu gdzieś tutaj, byłoby mi łatwiej, bo mógłbym sobie w razie czego wyburzyć nawet budynek i... No, mógłbym zaadoptować go pod swój sposób. Tutaj, biorąc oczywiście miejski dom kultury, no jest taki problem, że do wszystkiego mam daleko. Tu jest faktycznie duże pole, tylko co z tego? Wiecie, plan na początku miałem taki, żeby po prostu zrobić sobie pola takie jadalne, bo są tu oczywiście pola do zrobienia i myślałem, że sobie tutaj to poopierdzielam i będę miał łatwo. I przemyślałem właśnie tego, że potrzebuję jednak budynków do tego wszystkiego. I tak jak magazyn, no magazyn mogę mieć gdzieś tutaj, no ale gdy nie będzie broniony, to będzie już oczywiście problem. Tak więc myślę, że w następnym odcinku, jeżeli będzie, ja myślę, że będzie, ogarnę sobie inny save w innym miejscu. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground of Shiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Infection Free Zone. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!